Skąd jest ta kola? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. Programy, w którym rzucamy lotkami w mapę i zgadujemy, skąd jest kola. Jest z nami Hubert razem z kolą. Dzień dobry, witamy. I są jeszcze następujące kraje. Mamy Angolę, Sudan, Indie, Wietnam, Australię, Japonię, Rumunię, Niemcy, Wielką Brytanię, Portugalię, Brazylię, USA i Marsa. Czyli krajów jest 12, jak policzył Hubert przed nagraniem, dobrze mówię? Czemu Marsa? Bo tak. No tak, 12 krajów, 7 z nich jest poprawnych, to znaczy 7 będzie kola, 5 z nich będzie niepoprawnych, czyli mają być dla nas, myłki, jak to zwykle bywa w tym formacie. Mamy oczywiście ze sobą nasze rzutki, mamy też tak. Fajne żółte kubki, możecie zobaczyć. Mamy. Już wkrótce w sklepie mniej więcej store.pl, którego jeszcze nie ma, wiesz, ale może będzie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jakbyśmy wypuścili kubki, to lepiej by się lepsze designowo byłyby kubki, które są po prostu żółte, tak. A jeżeli mają żółte i mają mniej więcej. Dobra, to zróbmy tak, Wiktor, ja jesteś z nami, zrób fajną ankietę w Instagramie, możecie teraz zobaczyć po tym odcinku, czy chcielibyście takie rzeczy, a jeżeli tak, to drugie pytanie, zrób jakie rzeczy i możecie wejść teraz na Instagrama, zobaczyć, a my idziemy. Dobra, żeby tylko Wiktora nie miała pracy, Hubert, ty zrób to samo, ale na YouTubie, w rogu. A nie, już nie ma. Nie ma. Nie ma szansy. Na społeczności mogę zrobić. Wszystko, co jest dobre, YouTube nam odbiera. Smak życia. A my idziemy rzucać i zobaczymy, jakie są smaki coli. Pierwszy smak. Zapraszam. Pachnie gumą balonową, czujesz? Trochę jak sherry, nie? Kontrowersyjna opinia, żeby mnie z niej lubić jeszcze bardziej. Nigdy nie byłem fanem Cherry Coke'a. Nie, no dobra jest Cherry Coke. Byłem na, to znaczy obecnie jest tragiczna, ale kiedyś była okej, ale to nie nigdy jest tak, nie że nie pamiętasz ją jako młodsza osoba i dlatego trochę lepiej ją pamiętasz? Jest, nie, ona miała trochę inny skład. Ona miała trochę inny skład. Nie mam pojęcia. Wiesz, to nie tyle, co miała taki wiśniowy, co miała troszeczkę bardziej taki... No to ma taki gumy balonowej. To się chciałem się dodać, czy wam smakuje? Dla mnie jest nie kupiłbym. Nie, mnie nie smakuje. A ja bym kupił. Nie, mnie nie smakuje. Ja bym kupił. Bo dla mnie wiśnia jest jednym z takich, jeżeli to jest wiśnia albo coś wokół wiśni, jest to jeden z takich bardziej sztucznych smaków, jakie się uzyskuje. W sensie, nie, kojarzy nie mi się odcinek z Liquidami, tam też smaki są takie chemiczno-sztuczne. Dobra, byczku. No czekaj, patrzę jeszcze, ale to właśnie od tego zależy. Patrzę, czy umiem odpowiedzieć i wtedy wiem, co muszę wybrać, żeby z tobą wygrać. Dobrze, gotowy? 3, 4. No i wygrałeś. Nie, ostatnio cały czas wygrywasz. Nie chciałem wygrywać. No, ale nie chciałem wygrywać. Dobrze, ale jak wygrasz, to decydujesz. No decyduję. Decydujesz, czy pierwszy, czy Ignacy pierwszy. A właśnie, ty pierwszy. Ja pierwszy. Dziękuję, Hubert. Proszę, nie, no, ja się to powiedziałem. Dzięki prowadzący. Powiedziałem ci. Mi to smakuje wiśnią. Z wiśnią kojarzy mi się nie to, ale tam rzuciłem. To znaczy, z wiśnią z tych... Okay. Wiesz co? Półwysep Karelski. Czekaj. Gdzie to jest napisane tutaj? Nie jest napisane, to jest Półwysep Karelski. Okay. Ja wyczuwam tutaj jakąś taką... inną nutkę. Nie wiem, czy to jest jakiś kwiat, czy to jest coś innego. Nutkę niewiadomej pierdzielenia. Skoro to jest kwiat, to pasuje mi Indie, Wietnam, Japonia. Pasuje mi ten trójkąt tutaj kwiecisty. Też o tym i tam myślałem. Będę celować. Też o tym myślałem, wiesz? Panowie, kola, którą właśnie wypiliście, to kola Speciality. Jest to połączenie, uwaga, nuty jabłka oraz czarnego bzu. Nie, no ja myślałem, że to Japonia będzie. W 2019 roku na sezon wakacyjny wyszła limitowana edycja jabłkowej coli. Okej. Okay. Wyszła w Japonii, ale ta cola jest inspirowana tą kolą, jest dostępna na rynku rumuńskim. O, okay. Pal, jak dobrze blisko. Będziesz bliziutko, no, będziesz bliziutko, ale aż tak daleko nie jestem. No ja też chciałem rzucić w Japonię, to nie wynika z mojej mądrości bynajmniej. Ani wiesz, Ignacy, ty masz punktów 11. Tak, dokładnie od samego początku wiedziałem, że to jest słynny rumuński produkt. Dzięki. Odbicie, Ignacy. A Mandzio 26. Dobra. No to co, pyszna kola, lecimy dalej. Jaki to smak? Pachnie karmelowo, nie? Pachnie bardzo jak kola po prostu. Kola generalnie ma karmelowe smak. To pachnie jak kofola, stary. I smakuje jak kofola. No proszę. To jest taka karmelowa kola. Wiesz co, powiedziałeś ten karmel. Nie wiem, czy do końca się zgadzam, że to jest karmel, bo teraz wiesz, to jest trochę tak, jeżeli zasugerujesz coś, co mniej więcej pasuje, no, to później jest ciężko z głowy myśleć outside of the box i wymyślić cokolwiek innego. To jest, jeżeli zobaczysz jakiś bardzo dobry pomysł na coś, no, ciężko jest wymyślić oryginalny pomysł, który nie jest związany z pierwotnym pomysłem. I teraz, kurde, nie potrafię zgadnąć, jaki to jest smak. Tylko w głowie wyskakuje mi jedna rzecz. Karmel z wykrzyknikiem. A skoro wyskakuje mi karmel z wykrzyknikiem, to ja bym patrzył się w stronę USA, Brazylii, Portugalii. Ale jeszcze raz... Chyba... Jest jakaś mała na to szansa,
W tym odcinku będziemy ryzykować i będziemy szaleć. Lecimy w Australię. Okej, ja jednak pójdę tym takim rozumowania co ty, bo ja... Tak. Poszedłem w Australię, bo wierzę, że to może być jakaś promil szansy, nie, że to może być jakiś Marmite czy coś takiego, tylko że w bardzo smacznym wydaniu, ale pewnie nie, ale warto zaryzykować. Dobra, to tu was zaskoczę. No. Ponieważ kola, którą właśnie wypiliście, intencją jej było, aby naśladować smak prawdziwej pomarańczy. To intencja, a rzeczywistość to trochę inna. Niektórzy mówią, że to jest smak świąt, ponieważ kola, którą właśnie wypiliście, to jest kola Orange Vanilla. I pochodzi ona ze Stanów Zjednoczonych. O, byniu! Oj, byniu! Plus jeden, Maciu. Słuchajcie, jakby ziemia jest kulą, więc jakby może ona smakuje jak ta wanilia. Nie, program mniej więcej ziemia jest kulą. Nie, to było nie wiem, milion razy. Nie, program mniej więcej, jak to wiemy. To prawda. Nie będę dostaniemy bana za to. No w sumie tak, bo oznaczają teraz filmy na zasadzie, że ten film zawiera informacje nieprawdziwe. I bardzo dobrze, że to robią. Zrób tak, żeby tak jak ja to mówię, zrób takie zmiel go, tak jak to mówił. Ale tak poprosimy. Ignacy, natomiast ty zmieliłeś Mandzia, ponieważ masz 12 punktów. Tak, bardzo ładnie. Natomiast Mandziu... Ja piłem kiedyś kolę waniliową, bo ona kiedyś dostępna u nas w sklepach. To znaczy cały czas jest chyba dostępna. Jest cały czas dostępna. Tak. Ale pamiętam, że kiedyś ona weszła jako nowa kola, co nie kola waniliowa na chwilę. 70 centymetrów. Spokojnie. Jeszcze jakoś nadrobimy. Nie ma co się poddawać. Dobrze, my się. Idziemy dalej. Ale pasta do zębów, co? Mięta taka. Znowu ci mówię szybko, żebyś miał zepsuty ten koncept. Dlatego staram się ciebie nie słuchać w ogóle. Pasta do zębów, Orbit trochę, miętowy, ten zielony albo niebieski. Dobra, ja rzucam pierwszy, tak? Chyba. Bardzo ciekawy smak. W ogóle może się go napiję, co? Mógłbym się przydać, Ignacy. Nie pomógł. Napicie się nie pomogło. Zapach pomaga bardziej niż napicie się. Problem jest taki, że to pamiętasz taką gumę? Była taka guma kiedyś, ona była taka jako pikantna sprzedawana. Ona była z tej klasycznej linii. To ma pikantny posmak. Taką pikantną, ona była jako pikantna. No nie była pikantna w ogóle, tylko że tak była sprzedawana i to tak smakuje. To znaczy pikantna to jest bardziej taki, wiesz, szczypliwy posmak na języku, a ostra to jest coś innego. I Sudan Angola Indie to jest niegłupi strzał. Zastanawiam się... Lubię zawsze patrzeć na mimikę Huberta, gdzieś rzucimy, spojrzeć, gdzie rzucimy. Tak. Patrzę na jego mimikę, co zrobił ten. Nie, ja tak się teraz wystraszyłem, bo szpilka odpadła, wiesz, z mapy, więc dlatego... Szpilka odpadła z mapy. Okej, dobra. Lepiej to niż cała mapa, prawda? Nie wiem, czy widzieliście ten odcinek. Nie wiem, kto lubi takie śmieszne smaki. Czy jest to Brazylia, czy są to Niemcy, czy jest to może Wietnam. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to nie będzie Południowa Afryka, ten smak. Znaczy z Południowej Afryki to mamy chyba tylko Angolę, tak na dobrą sprawę. Ale czy taki dziwny smak... Przecież nie Południowa, a ogólnie Afryka, przepraszam. Okej, okay. Sudan Angola wycinamy, rozumiem. Tak. Ale to Sudan Północny. Ja polecę... Polecą sobie tutaj pomiędzy Brazylią a Niemcami, czy pomiędzy Wietnamem a Niemcami. Spróbuję pomiędzy Wietnamem a Niemcami, ale w stronę Wietnamu. No Jezu, szkoda. Nie, to raczej wątpię, żeby to była Japonia. Historia za tym smakiem coli jest taka, że po raz pierwszy od 134 lat Coca-Cola udostępniła swój sekretny przepis. Połączyła kilku najlepszych barmanów na świecie, którzy są odpowiedzialni za te jakby serię specjalnych coli. Czyli to jest niemiecka? Czyli to jest z alkoholem. Nie, właśnie, ona jest stworzona do tego, żeby robić bardzo dobre drinki. I ta cola ma smak chmielu, nasion kopru, aksamitki i trawy cytrynowej, a powstała ona za sprawą barmana z Portugalii. Portugalia. To w życiu bym na to nie wpadł. Skierować. W sensie, ja rozumiem jakby historię za tym, tak. Połączenie tego smaku z Portugalią... To znaczy, nie, było czuć, że była tutaj jakaś pikanteria, że jakieś przyprawy mocniejsze... Okej, to przyprawy to bym powiedział Indie. No tak, ale to... Ja tak poszedłem, nie? Że przyprawy, coś to mówię, Indie, Wietnam, tamten rejon. Portugalia z przyprawami miała styczność, nie wiem, z 600 lat temu. Miałem bardzo duży problem z rozpoznawaniem smaków tego w płynach. Okropne. Ignacy 30, Mandzio 37. W tej rundzie zdobyć punktów. Czyli powiększa przewaga. Się powiększa. No dobrze. Spokojnie, jakoś dogonimy, coś zaraz będzie jakaś runda, jeszcze sobie nadzieję. Dobrze, idziemy do kariery. Idziemy dalej. Bardzo mocny zapach, ale... Ojej. O, wiem jaki to zapach. Jest. Kto ostatnio wrzucał jako pierwszy? Ja rzucałem, teraz ty rzucasz. Dobra, możesz się odsunąć. Tak, oczywiście. Nie?
Na ten smak. Mhm. O, proszę. Skąd się to kojarzy? Gdzieś przy jakimś dziwnym odcinku coś takiego jedliśmy albo próbowaliśmy. A czy wam to smakuje? To ma jakiś posmak? Jakby... No właśnie, nie umiem tego nazwać. Próbuję naprowadzić. Ja chcę to nazwać, ale chcę to nazwać w momencie, jak rzucę, jak Ignacy rzuci. Dobra, to rzućmy. Tak. Bo ja nie umiem tego nazwać, więc rzuć ty. Kurde, ja muszę grać chyba na 100% ryzyko. Żeby mieć szansę z tobą wygrać, ja muszę robić strzały dokładnie w kraje, nie mogę robić strzałów pomiędzy. Gdybym był bardzo strategiczny w tym odcinku, to ja bym po prostu rzucał wtedy w środek, bo i tak wtedy z tobą. Tak, będę. Dobra, ja lecę teraz w... Rzucaj, musisz mówić. W Brazylię poleciałem. No ja polecę w trójkąt. To jest kawa. Wydaje mi się, że to jest kawa. Macie rację, to jest Coca-Cola plus coffee. Tak się nazywa. W 2017 roku pojawiła się ona na rynku pewnego kraju, w którym bardzo jest popularna kawa. To jest 50% kawy, 50% coli. A tym krajem jest? Brazylia. Wietnam. Okej, okay. Nie wiedziałem, że Wietnamy piją tak dużo kawy. Myślałem, że w Brazylii będą. Ja też powiedziałem, że kawa w Brazylii. Znaczy, ja nie mam kawy, masz z wielu regionów świata. Nie no, kawa jest popularna, wiesz, napojem na całym świecie, ale bardziej z Wietnamem by mi się skojarzyło, jakby było... Ignacy, punktów 35. Wydaje mi się, że na wschodzie bardziej herbacianie jest. No tam, inaczej, no południowe Indochiny, tam ta część, oczywiście, że lecimy na rekord punktów w takim razie. A Mandzio no, przymknie dzisiaj, trzy cyfry chyba już są nawet, nie? No, rozumowanie jakieś tam było, rozpoznanie dobre, a wykonanie jak zwykle. Lecimy dalej. Stary, to wygląda jak herbata nie do końca zrobiona. Tak. Taka. Albo jak czasem... O Jezu, patrz. Jak czasem odkręcasz sobie wodę z kranu i wylatuje to. Witamy w Warszawie. Jezu, co to za smak? Bardzo słodziutki. Nie bym nie powiedział, że to jest w ogóle cola. Jakbym się zapytał, bym powiedział, że to jest jakiś smak Fanty. To jest pomarańczach. W sensie, ale smakuje to jak cola pomarańczowa, tak jak powinna smakować cola pomarańczowa. Tamta waniliowa pomarańczowa, która w ogóle nie smakowała pomarańczą, to powinno bardziej smakować jak to. Z domieszką wanilii. Jakby to miało domieszkę wanilii, to byłoby bardziej cola pomarańczowo-waniliowa, aniżeli tamto. Dobrze. Ty rzucasz pierwszy teraz. Pierwszy. Ja mam jakąś teorię, gdzie można polecieć z takim dziwnym smakiem. Dwie teorie. Ja mam w sumie jedno. Dobra. Okej. Okay. I ja klasycznie, jako że wywalczyć jakiekolwiek punkty, muszę pójść całkowicie odwrotnie niż ty. Moją pierwszą właśnie teorią było, że to jest jakiś afrykański owoc. Znaczy ja strzeliłem Brazylię, ja chciałem wyżej tam strzelić, tak jakby... Właśnie afrykański, brazylijski owoc. Drugi, że to jest jakiś dziwny japoński znak, smak, którego nie potrafię rozpoznać. Zatem lecimy w Japonii. No jest. No jak Japonia, to dobrze. Ale mało. Hubert podrapał się po nosie. Podrapał się po nosie, spojrzał w kartkę, głośno westchnął. No. I oznajmił, że... Coca-Cola Diet Coke Exotic Mango była pierwszym rozszerzeniem brandu Coca-Coli pod względem Coca-Cola Diet. I pojawił się ten smak w Wielkiej Brytanii. Jak mi się podoba, jak te smaki Coca-Coli. Słuchajcie... Wymyślamy nową Coca-Colę, smak nori, wasze ulubione sushi, uwielbiacie roleczki i tak dalej. Uwaga, już nowa Coca-Cola w Niemczech dla was. To jest naprawdę dobra historia. Autentycznie to jest to. W sensie wymyślają jakieś mango, tropikalne owoce, chillera na plaży, idealnie. To właśnie jest nasz klimat w Wielkiej Brytanii. Tak, witamy na klifach w Dover, będzie akurat pasować tam, nie? Chodźcie do Szkocji! Tak, dokładnie. Dobrze, jak jesteś... No to wam na pewno, Ignacy, tobie będzie pasować, że masz 32, tak. Natomiast Mandziu 45 punktów wędruje na twoje konto. Ojej. Ale jeszcze, jakby jeszcze wierzę, że nam zrobicie. Trzy idealne strzały. Ja mógłbym nie rzucać w tej chyba. Wydaje mi się, że Ignacy, jakby zapraszam, tam możesz na przykład za mapę rzucić, to stamtąd policzymy. Dobrze, za mapę, na prawo od mapy. Super, idziemy do kolejnej rundy. O! To skąd znam? Mm-hmm. To też była od razu moja reakcja. Znam to. Ale skąd? Teraz. Tonik! To jest kola z tonikiem. Wiesz, jak to mi pachnie? Kola z mirindą. Nie, to jest kola z tonikiem. Ostatnio gadałem o toniku, że tonik to jest bardzo elegancki napój. Tonik... Picie toniku jest mega eleganckie. Ja nie potrafię go pić. To jest dla jakiś Uber smakoszy. Tonik jest dla osób, które są dojrzałe. To jest tak, jak picie tak, na przykład samego whisky. Tak. Ja albo czarnej piję... kawy bez niczego. Tak. To już wymaga pewnego wieku, no. Do którego jeszcze nie dorosłem. Chociaż nie próbowałem, może dorosłem, może nie wiem o tym. Może też jestem tonikowcem już. No być może, już jesteś, nie sprawdzam. Kto teraz pierwszy rzuca? Wydaje mi się, że ja. Jeszcze raz ten zapach.
A może na odwrót już. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to był tonik mimo wszystko. Ponownie wydaje mi się, że to jest jakiś owocowy posmak. Nie wiem, to zgaduję, że to są jakieś mandarynki. Jak wszyscy wiemy, mandarynkami słyną Indie, bo w końcu tam jest największa produkcja mandarynek. No, w Indiach żyje dużo ludzi i tam też lubią. Powiem ci tak, polecę teraz... Jeszcze raz. Dobra, polećmy, o Jezu, w który kraj, którego jeszcze była Rumunia, była Wielka Brytania, Portugalia była, Brazylii nie było. Był Wietnam. Było USA. Było USA. Tam nie było Sudanu, Japonii, Indii, Angolii. No, tutaj nic się nie działo, nie? Za dużo. Tak, tak, tak. Tutaj. No Brazylii też nie było chyba, nie? Dobra. A, no i Brazylia. Powiem tak. Japonia. Wydaje mi się, że to może być niemiecki smak. Nie wiem dlaczego. Nie mam żadnego. Nie mam żadnego pomysłu dlaczego. No Jezu. Bo jak rzucę mocniej, rzucę normalnie, jak rzucę mocniej, zwiększa szansę, że trafi dobrze, ale pierwszy miałem strzał, że Niemcy, bo nie wiem czemu mi się tonik no, ja u mnie to w ogóle Niemcy nie wyszły. Ale rzucę, że też tonik mi pasuje do Australii, więc ja rzucam tam. No ale tak poszło. No to wyszło tobie tak. Już to jak typowy mój rzut, moi drodzy. Znaczy miałem już nadzieję, na coś naprawdę zaryzykuję, rzucisz w kąt mapy, wtedy jakby na pewno dostałbyś odpowiednią liczbę punktów. Ponieważ Coca-Cola, którą właśnie wypiliście, to jest, moi drodzy, Light Taste Lemon. No właśnie, to o tym mówiliśmy. Słynne w Sudanie? Nie, bo w Niemczech. No właśnie, czyli dobry był pierwszy strzał, no. Ja bym umiał rzucać dotkami, ale z tymi naprawdę. Cytrusami dobrze nam poszło, bo ja tu mandarynka, tu coś, to jakby bardzo bliski smak. Ja to smakowało tonik, a nie cytrusy. No Mandziu mówił, że smak mandarynki czuje. Nie, bo on się zaczął śmiać już z tego. Czy ja wiem, w sensie, no ja tonik nie, ja nie pamiętam, jak tonik smakuje. Ja pamiętam, że tonik próbowałem wiele to, razy. Ci kupiłeś. Za każdym razem moja reakcja na tonik była Mandziu, dobra wiadomość, po raz pierwszy wychodzisz na prowadzenie. Super. Mandziu, zła wiadomość, wyszedłeś na prowadzenie o jeden punkt więcej od innego. Nie, 15 do 27, więc... Obecnej skali. Jak to się mówi, bramka kontaktowa. Słuchajcie, za trzy kolejne odcinki dogonię Ignacego, raczej Ignacy mnie dogoni. Dokładnie, tak moi drodzy. Lecimy do stanie coli. Czymś ci to smakuje? Smakuje jak zwykła cola. Czekaj, napiję się aż wody, smakuje jak zwykła cola. Smakuje jak zwykła cola, po prostu. Rzucam pierwszy. Cola pochodzi z USA, Wielka Brytania była... USA było, Wielka Brytania była, Portugalia była, Niemcy były, Rumunia była, czyli całą Europę już mamy ze sobą. USA było, została nam Brazylia, Sudan, Angola, Indie, Japonia, Australia. Wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z tych smaków, że musisz mieć naprawdę mega czułe kubki smakowe, pewnie żeby tak poczuć. Pewnie tak. Albo to jest zwykły smak coli, zmieniony minimalnie. To się typu, nazywa to cola, jest kofa bezkofeinowa. Bezkofeinowa Original Diet Series 2. Nie zdaję. Strzelam se tak. Dobra. Sudan, o proszę. Ty poleciałeś w Sudan. Nie, rzuciłem w środek pola, które zawiera. Ja chcę lecieć w Australii albo w Japonii. Znaczy, w Japonii było kilka. Ja zawsze mówię, że chcesz rzucać. Wszyscy dobrze wiemy, że mi zawsze przypadkiem też wychodzą i tyle. W Japonii piłem inny smak coli, który smakował identycznie jak cola i pójdę za to myślą, że to może być jakiś śmieszny japoński smak, którego nie da się rozpoznać. O, to w Kamczatkę trafiłeś. W Kamczatkę, tam Kamczatkę jest. Tak, to jest półwysep Kamczatka. Chcę na Kamczatce zamieszkać. Nie wiem, co uczyć bawi, jak tak mówi. Mandzio, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No to jest nie? Nie, to jest Coca-Cola. Uwaga, mieliście rację. Smakuje bardzo podobnie, ponieważ nie posiada żadnych kalorii. I uwaga, to jest ciekawostka. W całej puszce jest 5 gramów niestrawnej dekstryny, czyli źródła błonnika pokarmowego, który ogranicza wchłanianie zbędnych tłuszczów przez organizm. To brzmi jak Japonia. Bo to jest Japonia. W 2017 roku. Brawo! A co z tego? Daleko rzucone, chociaż odrobinę, chociaż jest bliżej. Japonii rościło kiedyś żądania terytorialne do wschodniej Syberii, więc można przyjąć, że idealnie trafimy. Mamy 13 punktów dla Ciebie. Dziękuję. Natomiast Ignacy, no ja tutaj widzę tak 135, bym powiedział. Wydaje mi się, że wygrałem. I tak chyba wygrałem. Nie no, 35 leci na swoje konto. Ignacy, tak byłeś pewny swojego zwycięstwa. A uwaga, wyniki są takie. Ignacy, masz 282 punktów na swoim koncie. Dałeś mi te 135 natomiast w ostatniej rundzie. Mandziu, ty masz 249 i wygrywasz dzisiejszy odcinek. Oszukałeś, ja widzę, że 135 napisałeś. No, przeczytajmy, 135 135. No bo tam odejmijmy 100 i to wyjdzie. Dobra, słuchajcie, jedynym przegranym tego odcinka
Hipokryta jest Hubert, który tutaj postanowił oszukiwać. O, i to jest lekcja dla was. Nie oszukujcie. Nie oszukujcie. Drodzy. A jeżeli chcecie zostać tutaj nowym kierownikiem planu mniej więcej, napiszcie na kierownik planu małpa mniej więcej. .tv. Dziękuję wam dzisiaj. Do kolejnego odcinka we wtorek i sobotę o godzinie 18. Hej. Zapraszam. Fajna robota. No na co ty zapraszasz? Chyba do szukania pracy nowej.